Kochani, wszyscy razem, zwłaszcza ci na pomoście i ci tam na górce. Uwaga, zaczynamy odliczenie! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, poszli! Osoby na Wołoście, pożegnajcie ich tam oklaskami, słuchajcie, dajcie im wsparcia na całą tą trasę, którą muszą pokonać. Ruszyli bojowo, słuchajcie, ale z uśmiechami na twarzy, to jest najważniejsze. Górnik czuwa tam pięknie, nasz ratownik. Słuchajcie, 5,5 km, tyle mają do pokonania. Ciuchy ciężkie, bo mokre. Ci, co się lżej ubrali, będą mieć łatwiej. Słuchajcie, pięknie, trójeczka z tyłu. Brawa dla nich, brawa dla tej ostatniej trójki, która się tam wspiera. O to właśnie chodzi. Na tej trasie możemy się dobierać w grupki, wspierać się. Na pewno nam będzie raźniej i łatwiej. O to w tym wszystkim chodzi. Te nasze harty już z przodu pewnie. Zostało 15 sekund, słuchajcie, wszyscy razem i pięknie odliczymy teraz. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. No to uwaga, od 10, wszyscy razem. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ruszyli w tej wodzie. Idą nasi. Tak idę tradycyjnie zobaczyć, kogo mamy. Widzę jakąś pszczółkę, widzę Batmana. A, prowincja, no to wiadomo. Biegnie po medal. Nasz kucharz pięknie tu z tyłu też jest, słuchaj. Będzie łowił po drodze, na obiad coś na jutro. Nie stresujemy się, nie wygrywa ten, co przebiegnie pierwszy. Tylko wygrywa ten, co na koniec będzie miał najlepszy czas pośród wszystkich grup łącznie wziętych. Cztery kategorie. Mężczyźni, kobiety i ta sama
ten sam podział wśród osób konsekrowanych. No to co, kochani, odliczmy im wszyscy głośno i radośnie, żeby mogli ruszyć naszą trasę. Uwaga! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, poszli! Lecicie Poznań! I słuchajcie, wszyscy na Pomorze, głośne, głośne brawa dla nich, taki doping, tam niech was poczują! W końcu nasz kucharz, on musi wrócić żywy i cały. Bez niego jutro będziemy głodni, więc go tam dopingujcie i pilnujcie, aby mu się nic złego na naszej trasie nie stało. Lecisz, Damian. Dawaj, dawaj. Lećcie, lećcie. Słuchajcie, brawa dla niego! Jest! Zameldował się na mecie bez butów. No dobrze widziałem. Ale jak widzicie, tu nic nie boli na tej trasie. To jest ścieżka zdrowia. Ma pani? Żyjesz? Ledwo. Ledwo żyjesz. Ciężka trasa? I jest kolejny zawodnik, 192. Melduje się na naszej mecie, a na naszym pomoście, patrzcie, znajoma twarz. Biegnie, no niech zrobi taką pokazówkę. Ostatnio się jest numerek 76. Ach, szesz. Nawet się nie spocił. Słuchajcie, medale widzę już na niektórych szyjach pięknie powieszone. Super, Zani. Kochani, odbieramy medale pamiątkowe. Na naszej mecie nam się tu melduje. Pięknie dobieg. Też cały brudny, ale nie zgubił niczego. To najważniejsze. Na mecie pięknie rozpędzeni. Słuchajcie, jak ktoś potrzebuje pomocy, bo się bardzo źle czuje, to tu są nasze panie ratowniczki, one pomogą. Na razie widzę, sami księża tam chodzą. Są tacy, którym proszę. Jeszcze się zdjęć na sam koniec zachciało. I kolejna pani, numerek 36, dobiegła, strasznie zmęczona. Obojętne, bo już start ma, więc można korzystać z obydwóch basenów. Słuchajcie, patrzcie, jaka liczna grupa, pięknie biegają na metę. Za nimi co rok bardziej zmęczony ojciec Tomek. Ale jest, te taśmy ledwo wytrzymały na butach. Ale najważniejsze, że podeszły całe, nic się nie zgubiło. I czekamy na kolejnych, których serdecznie witamy. Jak się ojciec czuje po biegu? Bardzo dobrze. No. I jest i on! Specjalnie dla was, by to w wiwatach biec. Witamy was serdecznie. Przychodźcie. Zdrowia!
I wbiegają na metę kolejni zawodnicy. I jest! I jest i on! Biegnie, biegnie! Biegnie, biegnie końcóweczkę! Jest! Zameldował się! I znów jest zwycięzcą! Dziewczyny już tutaj okąpane, ale jeszcze raz tam skoczycie, mam nadzieję, za chwilę, wspólnie ze wszystkimi. Moi drodzy, jeszcze chwila cierpliwości, tam już skoczymy do jeziora, nagramy TikToka, poławimy się tu jeszcze troszkę. Mamy piękną pogodę, trzeba to wykorzystać, rok temu nam tak wiało, ale też było świetnie. Jak wrażenia? Żyjecie? Żywi? Żywi czy nie żywi? Wiecie, tam naprawdę to jest dziś niesamowite, że tu bez przerwy... Dobiegłeś? Tak. Gratuluję. Tam dadzą wam coś powąchać, podotykają was gdzie trzeba. Ożyjecie od razu. Zostało 64 zawodników na trasie. Teraz to już taka oficjalna informacja. Więc naprawdę niedużo. Na pewno są te nasze siostrzyczki, o które wszyscy pytają. Będzie uczyła układu bardzo prostego, szybkiego, który sobie zatańczymy, ale to poczekamy na wszystkich, to poczekamy na wszystkich. Szukamy Wojtka, naszego organizatora, to jak jest i nie słyszy, niech podejdzie pod namiot, aby coś ustalić. Jeśli ktoś jest chętny, aby się czegoś napić, wody mineralnej, słuchajcie, zapraszamy to obok na... Trzeba dać sobie wszystko, wykrzesać te ostatnie siły na koniec. Dajemy, dziewczyny. Gdzieś Mr. Jacka. Bo już niektórzy dość długo są na tej mecie. Troszkę mogą być zmęczeni, może być im trochę już też zimno. To nasza strefa chilloutu, wita pozostałych, słuchajcie, a tam niech się stworzy wielkie, wielkie koło i słuchajcie, wszyscy razem.
siostry, siostry, siostry. Highway and in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Dobra, no to lecimy! I co tam mamy? Jakby ktoś tam tą kolumnę skierował w stronę jeziorka, będę wdzięczny. Tylko ją obrócić. O, super, świetnie, żebyśmy się słyszeli. Śmiało, śmiało. Ale damy radę jakoś. No to uwaga! Pierwsza fala idzie. Bez kapela jeszcze. No i teraz skakujemy! Wodę do góry! Słuchajcie, żeby za długo w tej wodzie nie być i nie zmarznąć, stańcie w takiej zwartej grupie, wszyscy w kupie. Zrobimy fajne zdjęcie. Możecie coś zaśpiewać nawet, ale w takiej zwartej kupie. Chodźcie wszyscy razem, cieplej będzie na pewno. I wszystkie ręce w górę, na razie wszystkie ręce klaszczą. Wszyscy chlapiemy wodą w stronę aparatu! No to słuchajcie, brawa dla całej odważnej ekipy, co była w wodzie. Teraz wy się musicie wykazać, słuchajcie, coś zaśpiewać. Wczoraj tak pięknie przy ognisku śpiewaliście. Zaśpiewajcie, to jest wasz czas, słuchajcie.
Weselmy się wszyscy! Z pola również i z całego mostu! I radujmy się nim! Słuchajcie, my jeszcze czekamy na wyniki, dosłownie chwila. Zaraz będzie ogłoszona najlepsza dwunastka, czyli będzie trzeba iść się ogrzewać, ale wyjdźcie jeszcze dosłownie na chwilkę, nagrodzimy te najlepsze trójki w każdej kategorii. Słuchajcie, trzecie miejsce z czasem 40 minut i 42 sekundy. Amelia Malina, brawa dla niej, zapraszamy na trzecie miejsce. Na trzeci stopień podium zapraszamy. Amelia, gdzie jest Amelia? Już pięknie tutaj wymyta. Słuchajcie, drugie miejsce z czasem 39 minut i 31 sekund. Paulina Bieniek-Sknurowa. Brawa dla niej. Paulinę zapraszamy na drugi stopień podium. A zwycięzcą wśród kobiet z czasem 35 minut i 39 sekund została Jagoda Bochenek. Gorące brawa dla niej. Medale dla dziewczyn, słuchajcie, brązowy, srebrny, no i ten złoty najważniejszy, ale wszystkie pani były świetne, więc dla wszystkich pań, co odważyły się biec w błocie, że się pobrudzą, że włosy będą pokręcone, że będzie śmierdzić w namiocie, to jest, słuchajcie, odwaga, brawa dla nich. Chodźcie dziewczyny, zróbcie sobie pamiątkowe zdjęcie. No to panie mamy nagrodzone. Przechodzimy teraz do mężczyzn. Przechodzimy do mężczyzn. I słuchajcie, z czasem 32 minut i 35 sekund na trzecim miejscu Maciek Niewiadomski z Brukseli. Z Brukseli, słuchajcie. Maćka zapraszamy. Gdzie mamy Maćka? Niech nam się tu pokaże. Nie ma go? To przedstawiciel. Ktoś w jego imieniu z flagą, świetnie. I słuchajcie, teraz sytuacja niezwykła, ponieważ na pierwszym stopniu podium staną dwie osoby. Jest wprawdzie między nimi dwie sekundy różnicy. Nie będę tego tłumaczył tak szczegółowo, ale chodzi o to, że osoba, która pierwsza ruszyła, wygrała, a co była druga, biegła z tyłu stawki i później mu się czas zaczął mierzyć, więc w skrócie mówiąc, dobiegli tak samo i tak chcemy ich nagrodzić. I są to dwie osoby z czasem 30 minut i 40 sekund. To jest Mateusz Bałaga i Stanisław Szady. Gorące brawa dla nich, zapraszamy chłopaki. Na pierwszym stopniu podium razem. Gratulacje dla was, przekażesz tutaj Maćkowi, mam nadzieję, medal, pięknie, z flagą, naprawdę z Brukseli jesteście, przyjechaliście? Świetnie, słuchajcie, międzynarodowy nasz festiwal stanie. Już jeździcie, znakomicie, słuchajcie, to mam nadzieję, że was będzie więcej. Patrzcie, chłopaki wymyślili, dwie głowy do jednego medalu, da się? Słuchajcie, brawa dla nich, pamiątkowe zdjęcie. No i przechodzimy do kolejnej kategorii kobiet konsekrowanych. No i tu sytuacja niezwykła, bo tylko sekunda między nimi jest. I biegły tylko dwie. I słuchajcie, tu ma być największy hałas. Zapraszamy na drugim miejscu Sylwia Pietryga. Gorące brawa dla niej. Zapraszamy. Sylwię, zapraszamy. Szybczki. Siostrzyczka, no idźcie, patrzcie jak ona pięknie wygląda, jest, drugie miejsce. A na pierwszym, dosłownie o długość paznokcia, wyprzedziła siostra Dorota Szarga. Te brawa dla niej i też ją zapraszamy. Siostrzyczki, wy dla nas i tak jesteście zwycięzcami, stańcie razem na tym pierwszym stopniu podium. Ja mówię to, co komputer powiedział, ale wszyscy widzieli, jak było. Na tym będzie
hymn Polski. Słuchajcie, brawa jeszcze raz i zdjęcie naszych siostrzyczek. I słuchajcie, jeszcze kategoria mężczyzn konsekrowanych. Tu się pewnie nie spodziewacie, kto wygrał. Z czasem 38 minut i 26 sekund na trzecim miejscu Rafał Kilianek. Brawa dla niego i zapraszamy go na trzeci stopień podium. Szukamy, szukamy. Idzie, idzie, jest. Coś oszukiwał, czysty bardzo. Zapraszamy. Trzecie miejsce. Słuchajcie, na drugim miejscu z czasem 37 minut i 28 sekund Piotr Malczewski. Jest. Ten jeszcze brudny. I słuchajcie, i zwycięzca z czasem 33 minut i 8 sekund Paweł Kaczmarczyk. Też go zapraszamy, też już czyściutki, no ale jak ktoś szybciej przybiega, no to tak to może być. Słuchajcie, gratulacje, gratulacje dla was. Dziękujemy wam, żeście biegli, za te wspaniałe emocje, które nam tutaj dostarczyliście. Dla was na pamiątkę oczywiście medale. Jeszcze zdjęcie pamiątkowe, oczywiście, wszyscy was chcą uwiecznić. Wstańcie sobie tak razem, chodźcie, chodźcie. Słuchajcie, zdjęcie. Jeszcze raz brawa dla nich na koniec. Dobra, i słuchajcie, mamy jeszcze dwie kategorie. Szybciutkie. Pierwsza. Najlepszy kucharz na biegu. Brawa dla Tobiasza. Zapraszamy go na śrubek. Wygrałeś! Najlepszy! A, on z rekwizytem najważniejszym, słuchajcie. On z tym bieg, słuchajcie, 5 km z tą patelnią. Jutro z... To, co złapał, jutro zjecie, więc będzie smakować. Jak będzie pachnieć, to się domyślacie. Słuchajcie, brawa na Tobiasza jeszcze raz. Za pomysłowość jego stroju. No i słuchajcie, kategoria, która no zawsze jest i musi być. A więc najszybszy prowincjat, jaki może być i jaki to jest? Ojciec Paweł Gorący, brawa dla niego. Trudno, żeby zając szybko nie biegał. Wszystkie zające są szybkie, jak to mówi Kokotku Pogłoski. To wygrał pięknie, nawet włosy zdążył zafarbować. Ciekawe, czy jak nam szy będzie. Słuchajcie, brawa dla niego, bo co roku staje na najwyższym podium. Nie wiem, jak on to robi, ale zawsze wygrywa. Wszyscy mu zazdroszczą. Chyba za rok będzie inaczej, ale zobaczymy. No. Ponoć ojciec śmierdzi, tak powiedział. Spoko. Słuchajcie, kochani, pięknie wam dziękujemy. Brawa dla wszystkich, co biegli. Brawa dla wszystkich, co kibicowali. Jak ktoś zapomniał o tak cipa, to zrobi. Wrzućcie tutaj do tego pudełeczka. I kochani, lećcie szybko pod prysznicę. Jest Maciek, super, Maćkowi zdjęcie, jasne, bo Maciek nasz tutaj na trzecim miejscu, jak dobrze pamiętam, był. Jak mamy mężczyzn z pierwszego i z drugiego miejsca, to chodźcie chłopaki, jak jeszcze jesteście. Mateusz i Stanisław do tego zdjęcia, bo nie udało się wykonać. Chodźcie chłopaki. A pozostałym, kochani, dziękujemy.